Maniana. No, w szlagierach Maniana? Kochani Państwo, są z nami kolejni goście. Przedstawiam doktor Maniana. Witam serdecznie. No i pan Zenek. Kochani, co by nie powiedzieć, witamy dzisiaj doktora Manianę bez asystentki. No niestety. A gdzie Wioletta? Dzisiaj asystentka musiała zostać dłużej w pracy. A pan do której, doktorze, przyjmuje? Ja przyjmuję dzisiaj wyjątkowo do prawej. Patrzcie Państwo, służba zdrowia, jak to gadają po śląsku, idzie do przodku. Panie doktorze, dzisiaj przedstawiamy kolejną szlagierową nowość w liście śląskich szlagierów. No, pan się uśmiecha. Nagranie premierowe notabene, które ukaże się na najnowszej płycie, doktorze. Dokładnie. Będzie to jedna z wielu przepięknych, przetanecznych piosenek, które będą na naszej płytce, która prawdopodobnie w karnawale się ukaże. Nie wyprzedzajmy faktów, ja zapytam tylko, ile szlagierów już pan nagrał, doktorze, na tę płytkę? Nagrałem dopiero 3, ale idzie to w takim tempie, że wszystkie powstaną bardzo, bardzo szybko. Doktorze, czekamy do karnawału, nie wiem, wydłuży pan godziny przyjęcia, prawda? Nie ma dyskusji. Premierowy szlagier, który dzisiaj zaprezentujemy, doktorze Maniana, ma taką nazwę, która może budzić kontrowersję. Po prostu trójkącik. Panie doktorze Maniana, ja wiem, że pan nie jest seksuologiem, ale o jaki trójkącik chodzi? Wiesz, chciałbyś za bardzo wszystko szybko wiedzieć. Niech to zostanie tajemnicą. Niech to zostanie tajemnicą, ale być może jeszcze dzisiejszego dnia, w tym programie nawet, ta tajemnica się wyjaśni. Ja powiem krótko. Jak doktor mówi być może, to ja mówię na pewno się wyjaśni. Głównym bohaterem, proszę Państwa, teledysku jest pan Zenek. Cześć. Gorąco witam, panie Zenku. No cześć, cześć. Już mnie widać? Widać mnie? Kamerujecie mnie? Cześć, to ja, Zenek. Hej. Proszę Państwa, no, pan Zenek widzę trochę stremowany, ale za chwilę się wyluzuje, bo tu chodzi o trójkącik. Panie Zenku, cóż to za trójkącik pan stworzył? No taki, stworzyłem taki sobie trójkącik i to taki instrument muzyczny, trójkącik. Tak, taki fajny. No. Proszę Państwa, to jest niesamowite, ale nie będę grał na tym trójkąciku, doktorze, jak słuchaweczki, dobrze. Panie Zenku, czy właśnie ten trójkącik po takiej awarii na planie teledysku, zapytam wprost, jest w pełni sprawny? No jak? No proszę, zobacz, jest trójkącik. Ciach. Gra, cały i dobry, naprawiony. Proszę Państwa, uśmiałem się niesamowicie. Panie Zenku, ach zresztą, ja bardzo gorąco, drodzy Państwo, dziękuję za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli pan Zenek, dziękuję, doktor Maniana, dziękuję bardzo, szkoda, że bez Wioletty.